Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. No. No dobra, dobra, dobra. Jadę. No. Jadę. Papieren zibite. No, widziałem, jak już mnie wyprzedzali to i zwolnili. Też mówię, a będzie zabawa. No to słuchajcie, zaczynamy kolejny film. Dzień dobry w sumie z Amsterdamu, z przedmieścia Amsterdamu, z Hoofddorp. Właśnie, nie zapisałem sobie, że w Hoofddorp byłem punkt 16. Oj, shit, lecą mi tu karty i rzeczy. Nie mogę się, słuchajcie, w tej widielce odnaleźć. Jakoś. Wszystko jest nie tu, gdzie bym chciał, żeby było. Wszystko jest nie w tym miejscu, co gdzieś to wynajduje. No i tak jakoś, nie wiem. No ale dobrze, przed nami... W sumie nie tak daleko, rzekłbym, bardzo blisko. 230 km tylko mamy do Düsseldorfu z Amsterdamu. 3 godziny, czyli na 19, a ja tam wcale nie chcę być na 19. Mam być na... No więc opuszczamy piękny Amsterdam i jedziemy w kierunku wschodu, w kierunku, można powiedzieć, prawie że Polski, ale tylko w kierunku Niemiec. Do Düsseldorfu mamy 200 z haczykiem kilometrów. Po drodze sobie jeszcze pauzę zrobimy. Wyciągniemy nogi, tak wiecie, żeby przyjemnie było. Więc to jest plan na dzisiaj. Jedziemy na lotnisko, odbieramy grupę. Z lotniska jedziemy do hotelu pod Düsseldorf. Jutro z rana jedziemy do Kolonii. Pół dnia w Kolonii, jedziemy do Brukseli. Pół dnia w Brukseli. I do hotelu pod Brukselą. Właściwie w Brukseli. No, pod Brukselą, przy lotnisku. No i to jest plan na najbliższe dni, więc coś nowego będziemy nagrywać. Nowe miasta jakieś tam się pojawią. Coś tego jeszcze nie było, więc... Patrzę na to pozytywnie. I jestem pełen gorącej nadziei, że coś ciekawego nagramy tym razem. Natomiast nie będę nagrywać tej trasy, no bo trasa autostradą... Tym bardziej jeszcze, kiedy za chwilę będzie ciemno, to nie jest ten rodzaj emocji, na który chyba ktokolwiek z Was czeka. Tak więc zamelduję się, jak będziemy bliżej granicy niemieckiej. Godzina... Gdzie tu jest godzina? 18:05. Od Amsterdamu chciałem stanąć coś zjeść, ale tak niespecjalnie jest co i gdzie. Nawet już bym nie pogardził... Mak świnią, już bym zjadł, ale nie ma nic, no. Więc cała nadzieja w tym, co będzie za 3 km. Bo za 3 km, może 3,5, a może i 4, granica państwa, granica holendersko-niemiecka. Więc, no gdzie jak gdzie, ale w Niemczech to jakiegoś Autohofa, mam nadzieję, znajdziemy. Chociaż jesteśmy już niebezpiecznie blisko naszego celu, naszego lotniska. No to już tylko 105 km, godzina 15. Więc no nie napawa to optymizmem, nie napawa to optymizmem, ale co zrobić? Co? Wracamy do tematu. Ostatni zjazd bodajże.
tu zaraz powinna nastąpić granica. Już zobaczcie, oprócz Beck to już, no i dobra, Enschede, Oberhausen, to już niemieckie nazwy. Więc zbliżamy się do kraju wroga. Zaraz zobaczymy, co nas tutaj czeka. Nigdy tędy nie jechałem tą drogą. Z autostrada A12. Do domu też bym nią dojechał. Ale to wszystko to jest nowe. Zresztą w Düsseldorfie, czy byłem? Byłem w hotelu raz pod Düsseldorfem. Ale nie pamiętam, z jakiej to było okazji, co to było i czy w Düsseldorfie byłem, czy nie, gdzieś w centrum. Tak samo zresztą w Kolonii. To są nowe miejsca tutaj. Co cieszy, to zawsze nowe miejsca są na propsie. A cała reszta, zobaczymy, co nas czeka. Na razie nas czeka granica, bez kontroli zapewne, jak zwykle. Mamy jakiś serwis, no ale tu pewnie nie będzie nic do żarcia takiego, co bym chciał. Mam straszną ochotę na fast fooda, albo na piekarnię. Bo mam trochę jedzenia, tylko nie miałem chleba, więc coś mi się przydało posmarować. Dobra, i słuchajcie, jak miniemy ten węzeł, to, ja nie wiem, czy to widać, pewnie tego oczywiście nie widać, to będziemy jechać kawałeczek wzdłuż granicy, więc za tym szelem to, co jest po prawej stronie, to już jest land niemiecki. I za kilometr mamy granicę, zobaczcie, Osinbad na granicy. To po prawej, za krzakami, to już jest niemieckość. Wiecie co? I tu sobie staniemy. A ja nie staniemy. O, policaje stoją, zobaczcie. Dlatego mówię, a nie ryzykuję tego serwisu. Po co pogawędki se ucinać? Więc jesteśmy już w Niemczech. Dzień dobry. Teraz pozostaje nam gdzieś pojechać, coś zjeść. Patrzcie, zamknięte. Zabite dechami. Naprawdę, no mi tylko chyba naprawdę McDonald's zostanie. Żadnej innej opcji. Inna opcja po prostu nie wejdzie w grę. Kierowca umrze z głodu, a kierowca, który umarł z głodu, to jest zły kierowca. Musicie przyznać. Ale mamy stację za jedyne, ja pierdzielę, 52 km. To naprawdę już jest pod Kolonią sama. No cóż, jedziemy. Jedziemy dalej. Hi, 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 hi. No. No dobra, 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 jadę. No. Jadę. Papieren zibite. No, widziałem, jak już mnie wyprzedzali to i zwolnili. Też mówię, a będzie zabawa. Nederlands? No, sorry, only okay. English. You're on your way to? To Düsseldorf, to the airport, to pick up. Some people bring some them people. Back to Netherlands? No, to start the trip from Düsseldorf, Köln, Brussels, and then back to Netherlands. Because okay. They meant to start in Amsterdam, but the flight was cancelled, and they fly directly to Düsseldorf. Okay, I see, so I that's see, the change. I see. Asian people or? Japanese. Japanese people? Yes. Oh, just Japanese just people 10 people. Come to Europe?
Okay, yeah. Then thank you. Thank you very much. Have a nice day. Yeah, the same. Evening, you, actually. Sorry? Have a nice evening, not day. Yeah, okay. No. Więc w sumie to nic. Z tego nie wyszło. Myślę, że było mi smutno, że nikogo nie było na pokładzie. Żadnych dokumentów, niczego nie chcieli. Ale proszę bardzo, nawet po niderlandzku mówili. Ale ja nie. Ale pracuję nad tym, bo zacząłem się trochę uczyć niderlandzkiego przez pewną znaną aplikację. No, cóż. Więc plan mam taki. Zostało nam już 30 km do lotniska. W międzyczasie stanąłem na... Chciałem powiedzieć serwisach, na... O Jezu, no jak to się nazywa? No wiecie, o co mi chodzi. Na Autohofie. Stanąłem na Autohofie, zrobiłem sobie 45. To jest i tak godzina 20 będzie, jak dojedziemy na lotnisko, a 22.30 dopiero lądują, ale pojedziemy i sobie zobaczymy, bo ja na tym lotnisku nigdy nie byłem. I tak przejeżdżamy koło lotniska, pojedziemy sobie na lotnisku zobaczyć, czy miejsce, które ja myślę, że jest właściwym miejscem, jest tym właśnie miejscem. Ma to sens? A potem z lotniska wyjedziemy i pojedziemy sobie na parking, którego jeszcze nie mamy, ale sobie znajdziemy. Taki jest plan. No i wtedy już jak wszystkich odbierzemy, to do hotelu pojedziemy kulturalnie i będzie bajka. 5 minutes later. Niby arrivals prosto, ale... Ale jedziemy w prawo. Cargo i odloty. Najpierw spróbujemy tak jak mam pineska. I się rozglądamy dookoła, czy tutaj nie ma żadnych znaków i niespodzianek. 30 ton, kiss and fly. No niby prosto. Car rentals, no niby prosto. Ciężarówki w prawo. Tak po prostu, że wjedziemy we właściwe miejsce. Kiss and fly, 30 ton, ok. To jest zbyt proste, słuchajcie. Dobra, już widzę. Autobusy, ciężarówki i wszystkie wynalazki tutaj. Hello. You speak English? Yes. How much time do I have to pick up the group? I don't know. But is it like 7 minutes as for cars? Seven minutes is free. All right. The car is free in Portuguese. They get can't pick it. Okay. Dobra, biletu nie dostałem. After 80 meters.
meters, you have reached your destination. It is on your right. Dobra, już widzę autobusy. W sensie miejsce dla autobusu. Kurde, ja tu byłem. Chyba. Albo jest któreś lotnisko strasznie podobne. You have reached your destination. It is on your right. No dobra, to teraz musimy znaleźć słuchajcie, no muszę iść znaleźć pilot, chcę wysłać tutaj koordynaty, bo mi się bidula zgubi, a tego nie chcemy. Dobra, wyjaśniło się, aczkolwiek nie w tą stronę, więc tu można stać faktycznie 7 minut i to faktycznie są odloty, ale można stać na dole dłużej i na dole są przylot i jest osobne wejście, więc ciekawe jak stąd wyjadę bez biletu teraz. Pięć, nie w 10. Ślepy jestem. Pewnie już otwarte jest 10 minut, co? Dobra, teraz szukamy, gdzie są przyloty. Gdzieś na dole. Arrivals na dole. Zobaczymy, co nam tu z tego mądrego wyjdzie. Próbowałem znaleźć sobie, jak zwykle, informacji na stronie internetowej. Ale niestety na stronie internetowej to jest informacja o wszystkich parkingach, ale jak zwykle grupa wykluczona zawodowo, kierowcy autokarów, nic nie było. No i gdzie? Autostrady, hotel. A gdzie teraz się podziały nagle? Airport City, Bundespolizei, terminal, terminal. Dobra, gdzie się teraz podziały? Długi postój. Aha. Teraz w prawo. A, bo tam się nie dało. Takie labirynty. I w lewo. Nie, w lewo są odloty, a prosto są przyloty. Ankunft. Tam w lewo.
Jednak są przygody, widzicie. A ja przecież już napisałem, że czekam przy przylotach, na wylotach. Dobra, i w lewo. Policaje na czerwonym. Arrivals. Dobra, i są znaki dla autobusów też. Gdzie są? Tu są. A, i tu nie ma, zobaczcie, żadnych bramek. Teraz tu mam wątpliwości, gdzie mam jechać. Trochę zgłupiałem. No bo to wygląda jak dla autobusów. Ale tu jest 3,5 metra, więc to nie jest dla autobusów. Czy ja przegapiłem jakiś znak? Jeszcze długość 6 metrów zakaz. No to ewidentnie wyglądało jak miejsce dla autobusów. Czy ja jestem ślepy i tam był wjazd, którego ja nie widziałem? Zrobiliśmy kółko, tak? Widzę, będziemy robić kółko. Znowu musimy tam dotrzeć. Zawsze muszą być przygody. No bo już widziałem, gdzie są koperty, ale tam w ogóle wjazdu nie było. Albo był ten pierwszy i nie było znaków, to też bez sensu. No dobra, jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu. Przynajmniej się nie zgubiliśmy. Możemy jeździć w kółko, nie musimy cofać. A w najgorszym wypadku odbierzemy ich na górze z... przylotów, z odlotów. O. Dus. Dobra, wyjechaliśmy w tym samym miejscu. Ausgenommen Busse, w prawo, zakaz ruchu. Ale ja się, to nawet bez sensu, to już po krawężniku będę jechał. To raczej jest dla tych mikrobusów, co tu jeżdżą, te szatle. No tu jak byk jest na znaku na górze autobus i ciężarówka, że tym pasem, tu. No więc nie w prawo. W prawo jest Airport Shuttle Bus Ausgenommen. I tam jest szlaban. Tu w prawo. No wątpię, bo jakbym tu pojechał w prawo, to tu bym nie wjechał, mógłbym pojechać prosto, ale tu jest też napisane jak byk, zakaz ruchu. I
tylko P12. No, chyba, że P12 to jest na przykład dla autokarów. Zobaczmy, gdzie to prowadzi. Tu się da w prawo. Tu jest P12, no to przecież w życiu bym nie wjechał. Gdybym pojechał dalej tam prosto, to bym dojechał tutaj. No i bym wyjechał, no. Bo tu już jest wyjazd. Jechałbym tamtym pasem i tu już się nie da nigdzie skręcić, bym tutaj wrócił. A to są miejsca dla autobusów. No dobrze, to robimy jeszcze jedno kółeczko i jedziemy się tam ustawić na razie na tym miejscu dla ciężarówek. No bo czemu nie? Ciężarówki zawsze stoją na miejscach dla autobusów, nie? 2000 years later. Zrobimy jeszcze jeden eksperyment, bo znalazłem w internecie jakiś post na EBD sprzed 6 lat, że na tej ulicy, tylko na drugim końcu, jest takie miejsce dla autobusów, które pojedziemy sprawdzić. I tam jest niby biuro, do którego się trzeba zgłosić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie rozwiązuje to problemu. Nie rozwiązuje to problemu, bo dalej tam, gdzie bym chciał wjechać na terminal, się wjechać jakby nie dało, no chyba, że tam, nie wiem, magicznym szlabanem gdzieś coś, kosmos. No i teraz, no niby dalej jedziemy. Tu są taksówki. No nie wiem, ale to mi tu nie wygląda. To mi tu, słuchaj, tu jest w ogóle policja. Tu jest ciasno, tu jest wąsko. To mi nie wygląda. Teoretycznie, nawet jak się spojrzy na zdjęcia satelitarne, to teoretycznie tu jest plac dla autobusów. Nie ma. No tu jest rzeczywiście Ausgenommen Reise Busse i nic poza tym. No ale tu jest jakiś telefon. Tu jest jakaś budka telefoniczna. Może tu coś naprawdę trzeba zrobić. Ja nie mogę. Słuchajcie, idziemy zobaczyć, do czego jest ta budka telefoniczna. Tam coś może jest napisane chociaż. No dobra, tu w ogóle jest jakiś patent. Rzeczywiście, tam jest taki telefon i tam jest napisane, żeby podać szczegóły, detale i tak dalej. Więc ja sobie otworzę zaraz te moje detale. Wezmę was ze sobą, bo to może być śmieszne doświadczenie. Hello, do you speak English? Good. So I'm with a coach. I would like to pick up passengers from the airport.
It's from Istanbul. It's it's 10:15, 22:15. It's TK1529, I believe that's the flight number. The number plate of the coach is it's 27 B for Bravo, R for Romeo, T for Texas, and number 3. Of the coach or coach, it's Netherlands. Yep. Is it the right gate saying the bus? Okay. Can I come now already? All right, perfect. Thank you. Co za patent, co za patent! To jest patent, bo... Czy oni się tu właśnie wypierdolili? Co tu się wydarzyło? Bo nie patrzyłem tam i coś straciłem, a nie wiem co to było. Więc jedziemy tam, gdzie był zakaz, który nie dotyczył tego D-Bus. Co tu się wydarzyło? Co tu za cygańska afera była? Tam, gdzie rzeczywiście był zakaz ruchu, nie dotyczy D-Bus z literką D, to się okazuje, że D-Bus to jest każdy, kto się tutaj zgłosi. Ale patent! No tego to się nie spodziewałem. No ale proszę bardzo, nie spodziewałem się, ale już teraz odkryłem i wiem. I wy też wiecie na przyszłość, co zrobić, żeby odebrać ludzi z lotniska w Düsseldorfie. Teraz tutaj, od razu w prawo. Co, tu? Czyli dobrze, kurczątko. Mamy pierwszy sukces dzisiaj. No i proszę. No i proszę bardzo. To było takie proste, że ja tych kopert tutaj nie widziałem w ogóle, jak przejeżdżałem. To też ciekawe. Dobra, jesteśmy dosłownie vis-a-vis.